Witam z tej strony Fajnmanki, a dzisiaj w nietypowym temacie, no bo komentuję pseudodramę Micha Miesza, nie, Michu Mieszu, bez odmiany, z Martinem Rokulą, czy jakkolwiek to się gada. I tutaj Michu Mieszu już pisze, że zaraz sam Martin Rokula skomentuje, ale fajnie. Tutaj nie wiadomo czemu ten to zielone oko, czyli Martin Rokula napisał, że może zmienić nazwę, nie wiem po co, ja tam się nie chcę mi się tego czytać, bo czytam przed odcinkiem. W sensie, aha, chyba skumałem, że jak zmieni nazwę, to że haha, nowa osobowość może. Dobra, to nie hejt, tylko prawda, którą próbuję wam przekazać. Zapytacie dlaczego, a dlatego, że kradnik content ma 6 lat, a na ety można nagrywać od 13 i nagrywa film o prowcach. To, że no Martin Rokula ma rację, a wiecie jaką? Taką, że na YouTube'a można nagrywać od 13 lat, to jest prawda. Chyba, że jest niedoinformowany, ale to chyba prawda, a więc dobrze. Nagrywa filmy o pluszowych psach. No to też prawda, z tego co wiem. Ma 6 lat, to ja już nie będę się wypowiadać, to już moja prywatna opinia, a nie chcę nikogo obrazić, czy tego Rokuli, czy Michu Mieszu, czy w ogóle jakichś tam osób trzecich. Dobrze. Nie kończ. Komby Martin Rokula. Nie kończ. Bartol. O! Dobra, dobra. Bartol. Zapraszam na jego kanał. To już nie jest taki... to pseudodrama, ale YouTube odejmuje mu subskrypcję, a więc to jest taka druga poboczna sprawa. Zapraszam na jego kanał. Widzę, że mam mniej subów. O! Tutaj kolejne zielone oko. To nie tak, że chcę sobie wyświetlenia nabić przez to, że w opisie piszę filmy co dwa dni. A no właśnie, zapomniałem wam pokazać, że filmy są co dwa dni, to prawda, tutaj skłamał, jeszcze zobaczymy sobie treść tego filmu. Odchodzę z ty. Powód hejty słaba, no. I tu nic dalej nie ma. I jest kostka w ogóle. No i dobrze, tutaj pisze Pytek, że jest super youtuberem, który daje 3 latka boje Gerbery. No też coś tam było z Gerberami. Nie odchodź, pomogę ci. No tutaj sobota, ty próbuję go podnieść na duchu i słusznie, ponieważ hejterów powinno się tępić. Chociaż jak ktoś by mnie wyzywał, to ja bym walczył i miałbym to, nie powiem gdzie, miałbym to po prostu gdzieś i walczył swoje, nie obchodzi mnie to. Tutaj Zumilski Jumping pisze, że nie ma odchodzić, że tam kiedyś miał 0 subów, maksymalny komentarz i się nie zniechęcał i teraz ma 245 subów, to też komentarz typu podnoszę cię na duchu, więc dobrze, że są tacy ludzie na świecie. Patrz na komy Martin Rokula oczywiście. Mówi, że mam 6, no to są już to co widzieliśmy. I mówi, że nazywam się Marysia. O tam, że nazywasz się Marysia, to tam taki hejt, że normalnie... No taki hejt, nie hejt, bo kurde, to, że ktoś mówi, że jesteś Marysia, to ty chyba wiesz lepiej, jak się nazywasz, nie? Dobrze. No to mówi też, że używam piosenek dla 6-7-latków. Ja tam nie wiem. Tutaj, że... O, tutaj już sobie przeczytałam wcześniej te komentarze i jestem pod wrażeniem, że temu Rokuli Martinowi chcę mu się odpisywać, tak szczerze, mi by się nie chciało. Chyba, że to byłby mój największy hejter. Czy tam jakiś tam ten chłop, co daje mi pomysły, to bym ciągle mu odpisywał, czy tak, czy nie i tak dalej. A ten to ciągle hejtuje, ja nie wiem jak tak można. Ciekawe, czy on w ogóle jedną osobę na świecie lubi. O i jakby co, to proszę nie dawajcie mi unsuba przez to, co mówię. Mówię po prostu to, co myślę, więc wiecie. Dobrze. Tutaj Pytek tak jakby trochę... A nie, chwila. To Rokula, ten Martin cały, potwierdził to, co tutaj pisze Pytek. Że tutaj on napisał Pytek, a głos masz jak dziecko 6-letnie i filmy na przykład psy. O co Martin Rokula ściągnął ten komentarz od Pytka, tylko że go bardziej rozbudował. Tutaj też sobie przeczytajcie wszystko. Opis już patrzyliśmy, tak? Lepiej co 2 tygodnie, tutaj chyba musiał edytować ten opis. Dobrze, a więc zobaczmy. Tutaj też mowa motywacyjna, drugie konto i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to już koniec z
tego jednego filmu Michumieszu. Przejdźmy do kolejnego. Szukam hejtów, super. Dobrze, tutaj przechodzimy na świeżo, nie, nic nie widziałem. Tutaj, dobra, czekajcie, tutaj nic nie ma. Dobrze, a więc tu może coś być. Tutaj Zubi coś pisze. Tutaj są dwie odpowiedzi, nie ma. Tutaj, że jakiś skandal. Dobra, nie ma tego zielonego oka, czekajcie. Tutaj coś było o tej Marysi, więc tutaj musi być hejt. Jak nie będzie, to są pod wrażeniem. Ja też ją pamiętam. Dobra. Ty jesteś ta Marysia, prawda? Znak zapytania. Mhm, tak, tak. On, z tego co wiem, jest Michał. I nagrywa filmy o psach. Nie, tylko nie Martin Rokula pisze Legowski. Dlaczego nie ja? Pyta się. A wiesz co? Ja mam taki paradokument, jak dlaczego ja, to ty, chyba trochę tytuł pomyliłeś. Dobrze. Legowski. W sensie Martin Rokula odpowiada Legowskiemu. Wejdź na mój kanał i zobaczysz, dlaczego nie lubię twojego 7-letniego idola. Buźka. No wlazłem i co tam jest? Powinien być przecinek, bo jestem taką osobą, która szczepia. O, tak dalej. Nic. No to... Czekajcie, zrobię cięcie, bo może coś tam pisałem i szybko to usunę. Ale raczej ten. Dobra, nic nie pisałem, to jest jakieś... Kijadziako. Dokładnie tak, miesiąc temu. Nie wiem, co to jest. Czy jakaś ściana, czy nie wiem. Tutaj powinno coś być teoretycznie. Uznałem, że cię Michumieszu nie mógł już wytrzymać tego jego hejtu, prawdy i tak dalej, czy to tamkolwiek jest. I po prostu zgłosił komentarz, albo Rokla go usunął, ale wątpię, jeżeli zapraszam na własny kanał, a tak jakby jedno wyświetlenie dla niego równa się jedna łapka w dół, więc to się nie opłaca. No i dobra, teraz pamiętam, że coś tam było z browarkiem na jego kanale w czasie tej dramy, pamiętam 100%, więc cięcie, no cięcie. I przechodzimy tam. Kurde. Dobrze, a więc... Tutaj jeszcze była ta stara drama, tymczasem... O, kurde, chwila. Nie, dobra. O. Dobra, już myślałem. Tutaj wątpię. No kurde, o, widziałem. Ja mam dramę z Martin Rokula, ciągle mi mówi, kogo to obchodzi. Ja jeszcze tego nie widzę. Ja się zapytałem, czy on coś w ogóle nagrywa. On mi odpowiedział, że jeden film, ale chodzi na twoje... No, że wchodzi na... O, jestem mądry! Może na moim kanale coś wyzywał. Czekajcie, poszperam trochę, jakieś 5 minut. Zapraszam do subskrybowania. Dobra, tutaj nie ma żadnego komentarza Michumieszu, a więc Rokli... czy... Rokli? Może znalazłem nowe nową wypowiedź tego nazwiska, czy co, czy pseudonimu. Dobra, zostańmy przy Rokula. No to nie ma. No kurde! O! Kolejny film O, w którym nie ma Rokli, Rokuli, Martina. Dobra, Martina będzie łatwiej, Martina nie ma. Kolejny film i znowu nie ma Martina, co się dzieje? Dobra, nie pamiętam tego komentarza, piszę, nie zadałem pytania. Napisałem, nie zadałeś, bo nie jesteś na Discordzie i to chyba prawda. I... Jednak Michumieszu nas nie okłamał, ponieważ tutaj Martin pisze kogoś to obchodzi, znak zapytania, czyli kogoś to obchodzi. Obstawiam, że taki miał być ton tego. No więc... No. Dobra. No to na tyle. Jeszcze może jakieś kogoś to obchodzi znajdę. Nie zgadniecie, znalazłem komentarz Michumieszu, a Rokula się za nim nie przyczłapał. Co się tutaj dzieje? Dobra, przechodzimy do kolejnego filmu. Kurde. Jest Michumieszu, nawet Martin obok, ale tylko ja im odpisałem, napisałem tutaj witam, tutaj napisałem, dlatego ją wziąłem. No i widzicie, może tutaj coś będzie. Ten. No cóż, nie ma. Oto ostatni film sprawdzam i kończymy to komentarii, no bo to chyba nie ma sensu. Jest! Może znajdę... O! Jest razy... A, dobra. Dobrze, a więc... Czy... To
tutaj aż się zaśmieję. No bo tutaj mi Humierzu się zapytał, czy jak będę w Pucharze Świata, to dodam Reksia. Ja odpisałam, że niestety nie. Zapytał się następnie, czy następny sezon będzie. Ja napisałam, że też niestety nie. A Rokula napisał: nikogo nie obchodzi twój Rex. Boże. Tak się roześmiałem. Szkoda, że to zobaczyłem akurat trochę przed wami. Boże. Dobrze. I jeszcze muszę wam coś powiedzieć, że... Jest tu Bartol? Powinien być. Że na live'ie u Bartola tam coś pisał. Nie wiem, czy jest zapis, czy nie ma. To jest ten? Kurde, nie chcę się sprawdzić. O, jest czat na żywo, dobra, dobra. Przewijamy. Pozdro serwusa jest. To chyba ten live, tak? O, dobra, 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 jest, jest, jest. Mam pytanie, Michumierzu. Czemu zgłosiłeś komentarz, w którym akurat pisałem coś na twój temat? Dobra, unikał chyba odpowiedzi. Oj, Michumierzu mnie zablokuje, bo się boi, ale jesteś tępym siedmiolatką, co kradnie content, napisał Martin. Zielone oko. Dobrze, lecimy dalej, bo jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwinie. W sensie, ja wiem, ale... O, dobra, tutaj jest, przeczytaj, od 1 do 3. Powody, dla których Michumierzu to... 1. Udaje mutację, a ma max 10 lat. No to 6, 7, czy w końcu 10, bo nie wiem. 2. Usuwa bez powodu moje komentarze. 3. Kradnie content na przykład ode mnie i... Brankersa chyba miało być. No i teraz Dominku pisze, no i co, Martin, się uczepiłeś? O, Michumierzu odpisał wreszcie. Mam dla ciebie fajną wiadomość. Filmy będę robił co 2 tygodnie lub co miesiąc. Buźka. A to nieprawda, jak dobrze wiemy, czyli tak jakby... Michumierzu trochę tak jakby manipuluje tym Martinem Zielonookim. A z kolei ten Rokla ciągle go hejtuje, bo tak jakby chce być w centrum uwagi, albo chce po prostu się nudzi, nie wiem. O, i jeszcze 4. Myśli, że jest fajny, bo przeklina w komu na przykład Kubikala. I tutaj no mogę powiedzieć, że Martin Rokula ma rację, ponieważ sam to widziałem. Nie pamiętam, co to dokładnie było, ale widziałem. Tutaj... No, chciał promo. Dobra, nie komentuję. O, to już chyba wszystko było. Potem ja już, jak ja wbiłem na live'a, to już nie widziałem nic, bo chyba nawet został zablokowany. Nie jestem pewien do końca. Byłem na live'ie przecież. O, mam promo 3 napisałem. O Boże, to... wyszedłem na jakiegoś tamkiego... Nie powiem kogo. Ale... Dobra. No to jest koniec tego filmu. Nie wiem, czy wam się coś takiego spodobało, czy uważacie, że mam rację, jeżeli o to chodzi. I po kogo jesteście stronie? Napiszcie hashtag Martin albo hashtag Michu. I zobaczymy, po kogo jesteście stronie. Ja jestem bezstronny. Chociaż tak jakby oboje mają własną winę, ponieważ jeden tak jakby... O... Mówi, że ma 14 lat, a nagrywa filmy o psach i je gerbery, a no, przytaczam słowa Martina Rokuli, a Michumierzu za to, no też mi się wydaje, że trochę próbuje tak jakby się upodobać nie wiem komu, przeklinając na filmach u popularnych youtuberów, między innymi takim jest Kubikal, który ma bodajże ponad 65 tysięcy subskrypcji, a więc... No, obie strony są winne, ja jestem team Manki. No, team Manki jest najlepszy, dobrze wiecie. To był jeden z takich filmów i raczej nie wiem, czy będą takie następne, nie wiem, czy dobrze w ogóle to komentuję, ale mówił fajny Manki i tak już kończę, siema. Bye, bye.